Zobaczcie, gdzie jesteśmy i mamy sterowanie w głowie Riley. Tutaj dziewczyna siedzi i jest sobie smacznie kolację z tatą i mamą, a my siedzimy w jej głowie tej dziewczyny i potrafimy sterować nad jej emocjami właśnie za pomocą tej technologii. Widzicie? Tutaj mamy różne przyciski, jakby sobie kliknął ten przycisk, ale będziemy sterować nad emocją. Czyli ta dziewczyna może tutaj się bać, albo płakać, albo być szczęśliwa, bo są różne emocje. Mamy zło, wkurzony. Mamy taki, że jest strach, troszeczkę się boi, patrzcie. A tutaj jest smutek, smutna. A tutaj radosna, szczęśliwa. Ej, czekaj, ja też mam emocje. Możecie sterować nad moimi emocjami. Kliknijcie łapeczkę w górę i będziecie sterować nad moją emocją. Ale walnijcie teraz łapeczkę, uwaga. I jest! Łapeczka, łapeczka, jest! Ktoś nie kliknął łapeczki. Kto zostawił? Czekaj, emocja. Ktoś nie kliknął łapeczki. Dlaczego? O, czekaj, ktoś kliknął subika. Jest subik! Właśnie nad takimi emocjami możemy panować. Albo tu, wkurzenie! Smajsu jest wkurzony! Chcę pić, przynieście mi pić! Ze skupka Smajsowa! Kubek Smajsowa jest tutaj. Mogę się napić elegancko. Więc nad takimi emocjami możemy sobie sterować. Ale czekajcie, to nie wszystko. O, tutaj mamy kolejny. I uwaga, ta postać chce sterować Riley. Ona jest taką obawą, lękiem. A jak ktoś się boi, bo ja się boję w nocy, na przykład boję się pająków, boję się nocy, gdy jest ciemno, to wiecie, co ja robię, gdy się boję? Biorę poduszkę! Smajslo! Poduszka Smajslo na moim sklepie, możecie się utulić elegancko i wtedy już się, o, już się nie boję. Taka właśnie poduszka, możecie sobie ją przytulić, pospać. Grafika jest dwustronna na smajso.pl. Zapraszam, pierwsza linia w opisie. No i dobra, jesteśmy w jej głowie i jestem z przyjaciółmi! Z Alkiem, z Lidią i ze Sepkiem! Siemanko, jestem właśnie wraz z nimi i dzisiaj będziemy sterować nad emocjami Riley, czyli tej właśnie dziewczyny. I ona może być smutna, może być szczęśliwa, może być wkurzona i tak dalej. No to w takim razie przechodzimy i idziemy dalej, bo jesteśmy w jej głowie. Zobaczymy, co będzie tam dalej. Chodźcie, przyjaciele, biegniemy! Wow! Kliknijcie łapeczkę w górę, widzowie! Pamiętajcie i przechodzimy. Ej, co jest? Popadaliśmy! No jest. Musimy uważać, tutaj jakieś są złe. A my nie możemy stanąć na te karty. Tak, nie stawać na karty. Trzeba. Musimy przejść przez całe obbi. Właśnie to jest obbi. W głowie się nie mieści dwa. I say I inside out. Coś takiego to się nazywa po angielsku. I będziemy przechodzili. W głowie się nie mieści. Wow, ale się cieszę. Tylko musimy przez całe to obbi przejść. Tutaj mamy jakieś karty, więc uważajmy. Będzie ciekawie, oglądajcie do samego końca. A tutaj właśnie jest, patrzcie, to jest anxiety. On się nazywa obawa. O, on jest taki obawa. Wiecie, on troszeczkę się boi, trochę on nie wie. Taki, wiecie, zabłąkany. Idziemy sobie dalej tutaj. Mamy strzałeczkę. Co my musimy zrobić? Co to jest? Tutaj, jak tu przejść? Na dół do lawy. A tutaj, patrzcie, uważajcie na dole. Patrz, musisz tutaj przejść. 300 IQ. O lol, to było serio dobre. Ej, to było mega dobre. Idziemy dalej. Teraz tutaj musimy przeskoczyć. Hops, teraz na prawo. Teraz tutaj, dobrze. Teraz tu. Jest. O nie, kolejne. Parkura musimy zrobić. Dawajcie, przyjaciele, biegniemy. Do przodu. Ej, Livia, gdzie jest? Livia! Livia! Ja od razu jestem. Livia tam pada, jeszcze dziewczyny brakuje. Ej, zobaczcie, jaką fajną ma bluzę Sebek Team. Jest właśnie, tutaj właśnie bluza. Patrzcie. O, właśnie takie bluzy i koszulki. Smajsul Team, Sebek Team, Minka uśmiechnięta. Znajdziecie na mojej grupie. Wpadajcie na Smajsul Team. Tutaj wam się wyświetla Smajsul Team, moja grupa, na której są różne koszulki, na której jesteśmy my. Możecie razem z nami pograć. Możecie dać mnie do znajomych, zaobserwować i Sepka tak samo, i Alka, dokładnie, i Livię, właśnie. Tak. Zapraszajcie nas do znajomych, pogramy razem wspólnie i dołączajcie do naszej grupy, gdzie wszyscy jesteśmy. Możecie pograć z nami, albo mieć nasze koszulki. Smajsul Team, pierwsza linia w opisie, a my idziemy dalej. Szybko biegniemy, przechodzimy. Parkura. Uważajcie, żeby nie paść. O, tu, czekaj, ja mam na to sposób, poczekaj, ja też. A, też masz XZ, bo to było bardziej przezroczyste. Teraz idziemy tu, szybko teraz tu, biegniemy, będę pierwszy, ha, ha. Będę pierwszy, cieniasy, jestem pierwszy. Gonię was. Szybko idziemy, teraz ta ściągnie, co to będzie? Klikam przycisk, co to jest? Wow, wciągnęło mnie do rury. Wow, gdzie jestem? Ej, co to jest za pomieszczenie? Czy my jesteśmy dalej jej w jej głowie? To są wszystkie wspomnienia Riley. Aha, to są wspomnienia jej. Czyli jesteśmy w takim miejscu, gdzie są wspomnienia, co ona robiła, co kiedyś, gdzie była i tak dalej. Patrzcie, mamy różne... O, tam ktoś stoi w ogóle. Co to za robotnik jakiś?
On jest jakiś... nie segreguje te wspomnienia. A, no. On jest od segregacji wspomnień. On ustawia kolejność, gdzie na przykład te wspomnienie było 5 lat temu, to było 10 dni temu, to było rok temu, to 10 lat temu. To właśnie, no, właśnie taka segregacja. No i żółte to radosne, te czerwone to są takie złe, o. Jak się gniewała. Livia wie dużo, ona chyba oglądała wszystkie filmy, no. Co? Tak, ja oglądałam. No właśnie, i tutaj mamy tak, zielone, czyli może jakieś to będzie radosne, a tutaj te czerwone nie, chyba złe. Patrzcie, wszedłem na górę. A nie, zielone to obrzydzenie, a czerwone to złe. Dobra, ej Sebek, co ty robisz? Złaś z tego, kurde, Sebek, co ty robisz? On wchodzi, Sebek, nie możesz tu tak wchodzić. Ej, co ty? Ale, co ty robisz, kurde, no nie wytrzymię z wami, co wy robicie, jeszcze coś naproicie, no, masakra z nimi. Jeszcze im, a jak coś potłuczecie, jakieś wspomnienie i ona to zapomni, jakieś ważne no z rodziny. Właśnie. Jak był jakiś ważny moment, chwila, nie wiem, byli gdzieś na kolacji, albo na jakiejś wycieczce, albo jakieś urodziny i ty to rozbijesz, a ona o tym zapomni. No właśnie, Alek. No to uważaj sobie, KD. No, co wy robicie, no? Dobra, idziemy dalej. A teraz będziemy chodzili po jedzeniu Rayleigh, która ona jadła. Patrzcie, ona jadła pizzę w swoim życiu. Jadła ser, jadła jakąś kolę, jabłko, pizzę. Teraz widzimy, co ta dziewczyna jadła. Wszystko będziemy wiedzieć ja o niej. Ja mogę zjeść kawałek tej pizzy. Patrzcie, ominę to. Ej, co ty jesz? Kurde, Alek, nie jedźcie tej pizzy, no. Ona już jest... Dobra, się tu. Ona już jest jedzona przez Rayleigh, przez dziewczynę. Ej, ale smaczna była. Dobra, idziemy teraz tu. I co to jest? To jakiś spadochron. Ej, uważajcie, bo was walnie jakiś wielki spadochron. Dobra, teraz przechodzimy tutaj i skakujemy do środka. Dobra, teraz tu uważajcie, żeby dobrze spać. Dawajcie, przyjacielek. Gdzie wy jesteście? Bolivia zabrała spadochron. A, bo można lecieć. Ej, nie wiedziałem o tym. Ej, ja też tak chcę. O, nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem. Trzymaj. Oddaj mi. Nie mogę wziąć. Ej, nie wiedziałem, że tak da radę. A co teraz musimy? Dawaj, na barana. Na barana. A tutaj coś mamy wejść? Ej, co to jest w ogóle? To jest w jej głowie, czy co to jest? Te nitki tworzą jej tożsamość. A, okej, okay. Nitki, czyli to jest bardzo ważne w naszej głowie, wiecie, jak są jakieś wspomnienia i tak dalej, to będzie tożsamość. Dobra, idziemy teraz tu, wchodzimy do góry i mamy strzałkę. Jo, robi się naprawdę ciekawie. Teraz mamy Image Land, co to będzie? Będzie coś zabawkowego, że ona to ma wspomnienia takie ze świata zabawek? Nie, czy to jest? Nie, bo chodzi o to, że ona ma w głowie też takie różne światy i to jest jej właśnie taki kolejny świat w głowie. Aha, kolejny świat, czyli chyba jedzenia, bo to są frytki! Też bym se zjadł frytki, takie eleganckie. O, tu mamy lawy, uważajcie! Dobra, idziemy teraz tu. Ona chyba chodziła do szkoły, bo to są ławki szkolne. I teraz a bo mamy... jest świat wyobraźni. A, wyobraźni, okej. Okay. Dlatego tu jest tak, wiecie, kreatywnie. A, dobra, patrzcie, domek z kart jest, to jest wyobraźnia, oj, czyli takie budowanie. Tu mamy jeżdżenie. Zawsze jest zabawa w lawę, że podłoga to lawa i tu są takie stoły i krzesła. A, bo to podłoga w lawę wszystko wyjaśnia, okej, rozumiem. Dobra, czasami mogę powiedzieć źle coś. Najdziemy dalej. Ej, przyjaciele, gdzie jesteście? Sebek, Alek, nie dawajcie już szybciej. Trzeci raz spadłem. Szybciej dawajcie. Bo ja spadłem. Idziemy teraz tutaj, omijamy karty. Ja padam? I omijamy tutaj kolejną kartę, tutaj. Teraz mamy jakąś strzałkę. Musimy zawsze wejść w to, żeby mieć tutaj swoim ponta w razie W. Pamiętajcie o tym czerwonym kółku. Najdziemy teraz tu. Teraz tu, przeskakujemy. Alek się rozwalił, XD. No ja idę dobrze. Hops, przeskakujemy lasery, kolejne lasery, kolejne lasery. O nie, padłem. O nie. Już raz. Smile Slow Team nie pada. Smile Slow Team zawsze do przodu. Przecimy. Fajne koszulki, pamiętajcie, na mojej grupie są. Widzowie, dołączajcie na grupę Small Slow Team. No, idziemy teraz tu. Dobra, teraz... O nie! Ej, coś ci zrobił. Ej, to jest bardzo ciężkie, bo te lasery są blisko siebie. One są za blisko siebie. Dobra, jeszcze raz kolejny, drugi, trzeci, o, czwarty. Jest na dole. Czekajcie za mną! Dobra, idę. Okej, teraz tu, okej. Czekam na was. I co będzie dalej? Mamy jeszcze kolejne parkury. Musimy kolejne przejść... Kolejne lasery. Do kolejnej rzeczy Rayleigh. A teraz tutaj idziemy. A Aleksi się pchasz, kurde, cię zaraz przeskoczę. O nie! Nie przeskoczysz mnie, będę pierwszy. Ścigamy się, kto pierwszy, ten lepszy. A kto ja ostatni, ten słaby. No idziemy. A Sebek jest ostatni, bo jest no, słaby. Ej, to już się na mnie biegnę za wami. O nie, no spadłem, no. Jeszcze raz, drugi, dawajcie, trzeci. Dawajcie. Sebek! O nie, ostatni będą pierwszymi. Biegnę. Dawaj, Sebek, jeszcze Sebka brakuje. Sebek w tyle, jestem on się pierwszy. Zawsze... On się gubi zawsze. O, no, ale... drzwi kolejne są. Dobra, czekajcie, idziemy do kolejnych drzwi. O. Teraz tu, dobra. I przechodzimy do drzwi. Jesteśmy, dobra, co to będzie za kolejna rzecz? Uuu, jej tata! Taty. Ej, to jest tata. Jesteśmy w jej głowie i możemy sterować.
zobaczcie. Teraz jesteśmy i patrzymy na je i na jej tatę. Tata jest bardzo brudziasty, bym powiedział. Dobra, i teraz co klikamy? Klikamy, jest, że jesteśmy zli czy szczęśliwi? Czy co klikamy? Szczęśliwi. Okej, klikamy żółte. Puu, jesteśmy happy, tato. A idziemy dalej. I tutaj mamy kolejne. I teraz wchodzimy do środka. O nie, znowu o, parkour. Ciężko będzie z tym parkurem. Złapię tą kulkę. Alek, co ty robisz? O nie! Alek, złap ja to kurde, do... Alek, co ty robisz? Co ty robisz? Psuję tak, to. Ja to bo jej pomieszasz złapać. pomieszasz jej coś, zostaw tą kulkę, złap, zresztą, kurde, ja cię zaraz... Chodź tu, Alek, zostaw to. Idź tu, idziemy. O, Sebek wrócił, Sebek! O, dobry, doszedłem do was. Sebek, co tak długo? Ej, no, zostawcie jej wspomnienia, kurde, do... Wiesz, poważnie. Chodź tu, idziemy, dawajcie, idziemy. Idziemy dalej, teraz musisz się parkura zrobić. Oni cały czas dotykają coś. A jak coś zepsujecie i ona zapomni, to będzie wasza wina. Nie zepsujemy. No, będzie to będzie dobrze wszystko. To będzie wasza wina, jak ona coś zapomni. Teraz bierzemy kółko, wchodzimy tu. Teraz na prawo skaczemy, teraz drugi raz. Uważajcie! Pu. O nie! Zepchałeś mnie. No ty, twoja wina. Dobra, teraz tu. Twoja wina, to ty się pchasz. Dobra. O nie! Na Liwie! Na głowę. Ej, na twojej głowie byłem! No nie, rzuciłeś mnie. Spadł. Na głowie byłem. Lecimy teraz. O nie, lol, co to było? Uważajcie! To są to wszystkie te wspomnienia. To nie są wspomnienia. To nie są wspomnienia. To są emocje. To są wszystkie emocje. Tak, to są emocje. I tutaj są. Mamy tak, zobaczcie, to jest envy, czyli zazdrość. Tutaj nie, to jest mamy. Smutek. Dobra. z pierwszej części, okej, pomyliłem się, sorry, dobra, jeszcze raz. To jest smutnek, czyli sadness. Następna postać to jest joy, czyli radość. Następna fear, strach. Później czerwony, anger, czyli zły, wkurzony. A później mamy disgust, czyli odraza. O, dobrze, teraz dobrze powiedziałem? Tak, bardzo dobrze. Jest, dobrze powiedziałem, znam wszystkie postacie. Ho. A wy widzowie znacie? Napiszcie w komentarzu. Dobra, idziemy dalej. Ej, a wiecie... Na słoiku. Ej, kto zgadnie w ale komentarzu? Ale wyłaź stamtąd. Co wy robicie? Nie wyjdę. No, nie wytrzymię. No co wy robicie, kurde, złaź z tego, kurde! Ej, Alek, bo jeszcze stłuczesz słoik! Ja go ściągnę, podejdź mi, ja go ściągnę. Złaź stamtąd, bo jeszcze to stłuczesz. Nie, jestem bohaterem, czy ja tworzę, nie, no was na to. Ej, no oni zawsze coś muszą wchodzić. Jak ty tam wziąłeś? Sebek z... odkręcam. Sebek z Alkiem musi zawsze coś zrobić i wejść i zrobić coś głupiego. No ja muszę nad nimi panować. Ja odkręcę ten słoik, czekajcie. Nie, nie odkręcaj, chodź tu. Ej, a wiecie, jakiej jednej osoby brakuje? I nie mówcie jakiej. Napiszcie w komentarzu, widzowie, zgadnijcie, jakiej u nas jednej osoby, jednej przyjaciółki brakuje w tym momencie. Napiszcie w komentarzu. Dobra, a my idziemy dalej, jestem ciekawy, kto zgadnie. A my zasuwamy teraz tu. O nie, musimy wybrać odpowiednie szkło. No a teraz tu, czekaj, ja będę wiedział. O ty mała, patrz, jak ona przeszła. Bo już tam dziewczyna na tego. A teraz tutaj. O! Ej, to nie, jest mocne. Się rozpadliśmy. O, po kolei. Jest, przechodzę. Jest, dam radę. A wypadacie, cieniacy. Bo to jest za dużo ludzi naraz. Sebek, dawaj, Sebek. Idę. Sebek team. No idziemy teraz tu. O, jestem. Teraz tu musimy przeskoczyć. Okej, mamy strzałkę. Idziemy dalej. Puu. Teraz tu skakujemy, doromijamy kolejne kółko. Teraz na prawo. Posłysz się. Teraz tej, dobra, tu przechodzimy. Idziemy dalej, kolejne kółko. No nie dorzucacie mnie. Musimy tu przejść, tu, dobrze. Kolejne kółko, na prawo. Dobra, teraz tu prosto. I kolejne, jest. Dobra, mamy kolejne pomieszczenie. Co to są za sejfy? Ej. Mamy jakieś sejfy zamknięte. Czyli coś tu musi być ważnego. Tu są tajne sekrety. Tajemnice. Ej. To są tajne sekrety pozamykane w sejfach. Tak, to są sekrety, to otworzyć? Które nikt nie zna. Ej, ja tu są sekrety Rayli, dziewczyny. Takie sekrety bardzo... Ej, ja chcę jej poznać, chcę poznać. Której nikt o nich nie może się dowiedzieć. Nikt, tylko to... Nie możemy powiedzieć, jak coś. Ej, co ty robisz? Ale kurde, chodź tutaj, nie otwieraj tego, kurde. Nie wiecie, że znam jeden sekret. Ale nie otwieraj tego, nie otwieraj, powiedziałem, kurde, co ty robisz, nie otwierajcie sekretów jej, oszaleliście? Nie otwieraj jest tego, ale to jest jej, sekret, nie możesz otworzyć tego, bo to jest tylko jej, nie twoje. Kurde. Ja znam 7. Ja nie, masakra, ja widzowie z nimi długo nie wytrzymam, nie, ja nie wytrzymam z tym Arkiem, Sepkiem, nie wytrzymam z nimi, Dobra, idziemy dalej, Livia się słucha chociaż. Dobra, idziemy teraz tu, mamy Lake and Favorite for more sand. Co? Screen? Gdzie my... Co? Nie, zamknij...
Ej, nie możemy przejść dalej. Co jest? Zamkłe tu jest! Zamkłe! A bo to koniec? Ty, czekaj, to jest koniec chyba. To koniec! To nie, gadaj. Ej, czekaj, do góry może. Ej, tu jest otwarte u góry! U góry jest otwarte, u góry. Czekaj, podrzućcie mnie do góry! Czekaj, coś tutaj trzeba. Shirt, plans, bój, pans, okej. Okay. Skakuj na mnie! Tu, bierzcie to, patrzcie. Ale skakuj na nas. Okej, okay, mogę skakać, patrz. Dawaj. Patrz, przechodzę. Wyszedłem! Czekaj, ja też chcę! Lecę w chmury. I lecimy na mój sklep, widzowie, możecie wpaść po fajne koszulki Smysl Team, fajne czapki i wiele więcej. Na moim sklepie smysl.pl na was czekają właśnie fajne poduszki, takie z grafiką dwustronną. I uwaga, do każdego zamówienia wrzucam gratis, za darmo, moje zdjęcia prywatne z wakacji, z autografem, gdzie leciałem helikopterem nad Dubajem, gdzie byłem na przy najwyższym budynku na świecie. I jeszcze jedno mam zdjęcie, gdzie byłem, uwaga, na pustyni z wielkim ptakiem. Na smysl.pl. Smysl Team!